Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności, miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. Witamy w kolejnym podcaście. Dzisiaj podcast z naszym gościem. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że pan profesor Rafał Kurzawa, o którym zaraz będziecie mogli zaraz poznać go nieco bliżej, odpowie na nasze i wasze pytania. Profesor jest ginekologiem, położnikiem, specjalistą w obszarze endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, a także embriologii klinicznej. Pan profesor pełni funkcję kierownika katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego PUM w Szczecinie. Jest też prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, a także lekarzem praktykiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dziękujemy bardzo, że znalazł pan czas dla nas i dla naszych słuchaczy. Mamy przygotowane już tu wstępnie pana profesora, informowałyśmy, że wypisaliście mnóstwo pytań, ale musiałyśmy wybrać z nich około 20 takich top najczęściej padających i dzisiaj będziemy skrupulatnie pana profesora nimi męczyć i postaramy się dowiedzieć jak najwięcej. Nie męczyć to sama przyjemność. Zacznijmy od pierwszego pytania. Zadała to osoba, która zaczęła dopiero starać się o dziecko i chciałaby uzyskać informację, od czego powinna zacząć, jeżeli te starania już trwają 10 miesięcy. I jakby starania nie zakończyły się ciążą. Co robić w takiej sytuacji? Jeżeli to jest dziewczyna, która zaczęła się starać o zajście w ciąży i stara się o zajście w ciąży od 10 miesięcy, to powinna zajrzeć w swój PESEL. Po prostu skonfrontować ten okres starań z wiekiem, w jakim jest, a tej informacji nie mam. Więc jeżeli to jest pani, która ma więcej niż 35 lat, to ona już teraz powinna się zgłosić do lekarza. Jeżeli to jest kobieta, która jest młodsza i ma powiedzmy sobie 32 lata, no i nie istnieją żadne przesłanki, które by świadczyły o tym, że mogą występować jakieś zaburzenia w jej cyklu, w rytmie współżycia, czy w ogóle jakiekolwiek przyczyny, dla których ona w swojej percepcji nie zachodzi w ciążę, to może starać się jeszcze o to, by zajść, czy próbować zajść w ciążę w sposób naturalny przez około 2-3 miesiące, a jeżeli nie zajdzie w ciążę, to powinna też się zgłosić do lekarza. Znaczy zasada ogólna jest następująca. Kobiety, które są w młodszym wieku rozrodczym, powinny starać się o zajście w ciążę w sposób naturalny przez okres jednego roku. Natomiast panie po 35 roku życia zgłaszają się do lekarza szybciej. Te bezpośrednio po 35 roku życia, po okresie starań około 6 miesięcy, a te, które mają 38 lat i więcej, to praktycznie od razu, kiedy podejmują decyzje prokreacyjne. Dziękujemy. To ja mam kolejne pytanie i tutaj też ono trochę zahacza o wiek. Przy jakich schorzeniach wiek gra najbardziej na niekorzyść starającej się pary? Wiek to jest w ogóle największy problem, jeśli chodzi o zajście w ciążę. I w zasadzie on z punktu widzenia przyczyny, która prowadzi do bezdzietności w Polsce, to jest najistotniejszy. Czyli wiek sam w sobie, bez współistniejących żadnych przyczyn medycznych, jest istotnym czynnikiem obciążającym w tym zakresie. Im starsza jest kobieta, im starszy jest mężczyzna, tym mniejsze są szanse na uzyskanie ciąży w sposób naturalny, ale również wszelkimi metodami wspomagania rozrodu. I to jest bardzo ważna informacja. Myślę, że wiedza społeczna w tym temacie jest niewielka. I mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której powoli zbliżamy się do takiej czołówki, do takiego zdarzenia. Mianowicie istotne upośledzenie płodności wynikające z wieku to 35 lat i przesuwanie się decyzji związanych z posiadaniem dziecka w kierunku właśnie coraz bliższym tego 35 roku życia. W tej chwili kobiety coraz częściej zaczynają rodzić pierwsze dziecko po 30 roku życia i wiemy, że jeżeli rodzą pierwsze dziecko po 30 roku życia, to ich szanse na to, że będą miały więcej niż jedno dziecko, są naprawdę niewielkie, więc zbliżamy się do modelu rodziny trzyosobowej, czyli jedno dziecko, on i ona. Zatem tutaj trudno mówić o jakichś chorobach współistniejących. Ja bym powiedział inaczej. Jeżeli kobieta ma 32 lata i więcej, zdecydowanie, jeżeli oprócz tego istnieją jakiekolwiek problemy zdrowotne, to niezależnie od okresu starań o zajście w ciążę powinna stawić się u lekarza, który zajmuje się leczeniem płodności.
Panie doktorze, panie profesorze, czy możemy poznać procentowo, jak to wygląda? Jak spada szansa na uzyskanie ciąży po 30 roku życia, a jak po 40 roku życia? Ta krzywa, nazwijmy to, spadku płodności czy takiego zjazdu w dół, ona jest bardzo indywidualna. To jest, można mówić o średniej, ale trzeba pamiętać o tym, że mamy tutaj do czynienia też z sytuacjami, w których niektóre pacjentki tracą płodność szybciej, a inne wolniej. I ta utrata płodności wynika z dwóch elementów. Jeden element jest związany z liczbą dostępnych komórek jajowych, czyli to jest taki proces, który w konsekwencji w późniejszych latach, po 45, 50 roku życia prowadzi do menopauzy, czyli fakt zmniejszenia liczby komórek jajowych, a drugi fakt to jest fakt związany z pogorszeniem jakości komórek jajowych. I te dwa procesy postępują troszeczkę niezależnie od siebie, ale idą niestety w tą samą stronę. Czyli im starsza jest pani, tym ma mniejszą dostępną liczbę komórek jajowych i jakość tych komórek jajowych jest gorsza. Trudno tutaj powiedzieć o jakichś takich konkretnych procentach. Spadek płodności tak naprawdę rozpoczyna się już bardzo delikatnie wtedy, kiedy kobieta ma więcej niż 25 lat. On jest wtedy niezauważalny, naprawdę niezauważalny i nieistotny. Następnie po 32 roku życia troszeczkę przyspiesza do 35 roku życia. I ten spadek tutaj jest zauważalny, ale jeszcze nie taki, że powinniśmy się tym w jakiś istotny sposób martwić. Natomiast między 35 a 38 rokiem życia następuje przyspieszenie. I ono jest naprawdę bardzo różne. Ono zależy od tego, jak kobieta jest ukształtowana biologicznie, czy może zaprogramowana genetycznie. Ja tylko powiem dla zobrazowania tego. Na przykład kobieta, która ma 42 lata, to jej wskaźnik płodności jest taki, że prawdopodobieństwo poronienia w przypadku zajścia w ciążę wynosi więcej niż 25%, kiedy zajdzie w ciążę, to jest minimum 25%, a prawdopodobieństwo uzyskania naturalnej ciąży w przeliczeniu na cykl jest na maksymalnym poziomie około 5% i to bardzo optymistycznie na to patrząc. Natomiast kobieta 35-letnia ma prawdopodobieństwo zajścia w ciążę miesięczne gdzieś na poziomie 15%, a prawdopodobieństwo utraty ciąży gdzieś na poziomie około 10%. Więc to są takie liczby, które to obrazują. Ja, słuchając odpowiedzi na to pytanie, nie mogę nie zapytać, bo tu widzę jawną niesprawiedliwość naszą, w sensie u panów nie spada tak drastycznie płodność w związku z wiekiem, prawda? To my kobiety mamy mniej czasu. Ale w tym nie trzeba się dopatrywać jakiejś niesprawiedliwości społecznej. To jest biologia. Po pierwsze, to jest bardzo fajne pytanie. Po pierwsze tak, u mężczyzn płodność również spada. To jest jedna rzecz. Ona nigdy nie spada do zera, ale spada. I ten istotny spadek płodności u mężczyzn zaczyna być widoczny po 45 roku życia. I on się przejawia przede wszystkim pogorszeniem parametrów nasienia, a w jeszcze późniejszym wieku zdolnością chociażby do podjęcia współżycia seksualnego. Ale nigdy nie jest to niemożliwe. Tak? To nigdy nie jest tak, że mężczyzna nie może zostać ojcem genetycznym dziecka, nawet w bardzo zaawansowanym wieku. I są takie przypadki naturalnej ciąży u mężczyzn, którzy przecież mają nawet po 80 lat. Więc to jest. Tylko to nie jest model, który należy naśladować, tylko przedstawiam to jako swoistą ciekawostkę. Co się dzieje jeszcze u mężczyzn? O ile u kobiet po 35 roku życia istotnie wzrasta ryzyko urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi, które są związane z zaburzeniami liczby i struktury chromosomów, typu chociażby wzrost ryzyka poronienia, który z tego wynika, ale urodzenia dziecka to chociażby właśnie trisomia 21 chromosomu, to u mężczyzn bardziej zaawansowany wiek rozrodczy niesie z sobą ryzyko występowania chorób, które też warunkowane genetycznie, które są inaczej regulowane, to znaczy nie dotyczy to zaburzeń strukturalnych chromosomów, tylko bardziej zaburzeń, nazwijmy to, roboczo funkcji chromosomów, takich, które są związane z aktywacją tudzież dezaktywacją niektórych genów w późniejszym wieku. I na przykład mężczyźni w bardziej zaawansowanym wieku, po 40-50 roku życia, albo bardzo młodzi mężczyźni, to też jest ciekawostka,
częściej przyczyniają się do występowania u potomstwa takich chorób jak depresja, schizofrenia albo rzadkie choroby, które są związane z tak zwaną regulacją epigenetyczną. Bardzo rzadkie zespoły typu Angelmana i tak dalej. Tu nie wchodzą szczegóły. Ale ciekawostka jest taka, że właśnie tego typu choroby, które wydawać by się mogło, że nie mają nic wspólnego z genetyką, jednak mogą być warunkowane wiekiem ojca. No, tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia sprawiedliwości społecznej czy czegoś, tylko matka natura sobie myśliła tak, że no, biologicznie to na kobiecie w istotnie w większym stopniu przypada obowiązek wychowania potomstwa. I to jest kwestia zagwarantowania takiego wieku kobiety, która daje możliwość wychowania dorosłego osobnika. Więc jeżeli kobieta traci zdolność rozrodu gdzieś w granicach 45 roku życia, a ten dorosły osobnik ma 20 lat, chociaż teraz mam wrażenie, że coraz częściej jest ten wiek też przesunięty, to te 20 plus 45 to jest 65. I między innymi z tego też wynikają kontrowersje mówiące o tym, do jakiego etapu powinno się pomagać kobiecie w tym, by zaszła w ciążę, bo te kontrowersje, jeżeli one są w ogóle słuszne, bo to jest osobny temat, ja mam tutaj wątpliwości, czy one są słuszne, to one się odnoszą przecież do tematu, czy można pomóc kobiecie 50-letniej w tym, by zaszła w ciążę, bo przecież musi potem mieć czas na to, by wychować dziecko. Tak? Mamy takie pytanie, panie profesorze, w sensie do kiedy jest sens, tutaj to pytanie jest skonstruowane, do kiedy jest sens się łudzić, nie wiem, czy to jest odpowiednie, bo ono jest tak bardzo negatywnie nacechowane, ale spróbujmy na to odpowiedzieć. To nie jest kwestia złudzeń, to jest kwestia dobrego poinformowania. Kobieta, która stara się o dziecko, musi być dobrze poinformowana, bo inaczej przeżywa traumę niepowodzeń leczenia. Ona musi być racjonalna w spojrzeniu na i ocenie własnej płodności, szansy na posiadanie dziecka. Wszystko zależy od tego, kiedy ona oczywiście się zaczyna starać o dziecko i jest oczywiście leczona zgodnie ze standardami, bo to jest ważne, bo jeżeli czasami, i to jest czasami, czym powiedział nawet bardzo często, wiele pacjentek trafia do ośrodków czy lekarzy, którzy przytrzymują te pacjentki i nie kierują do ośrodków referencyjnych, to one tak naprawdę bez efektu ze strony medycznej w postaci ciąży tracą równocześnie szansę na zajście w ciąży, bo upływa im czas i one się po prostu starzeją rozrodczo. Więc do kiedy się łudzić? To nie jest do kiedy się łudzić. My możemy realnie pomóc w zakresie posiadania dziecka własnego, genetycznego, czyli mówiąc bardziej szczegółowo z własnymi komórkami jajowymi, kobiecie, myślę, że bez problemu, która jest kobietą do 38 roku życia i ma prawidłową rezerwę jajnikową. Schody się zaczynają po 38 roku życia, gdzieś do 42 roku życia, ale tutaj możliwości wsparcia w tym zakresie absolutnie są. Taki sposób, żeby ona mogła być genetyczną mamą swojego dziecka. Natomiast po 42 roku życia no te możliwości się w istotny sposób zaczynają wyczerpywać. Ale tak jak powiedziałem, są różnice między pacjentkami i ciąże oczywiście też są do osiągnięcia po 42 roku życia. Wszystko zależy od tej wartości biologicznej, tak zwanej rezerwy jajnikowej i tak dalej. Niezależnie od tego prawdopodobieństwo wtedy zajścia w ciąży i urodzenia dziecka jest istotnie niższe. Natomiast te panie, które są jeszcze bardziej zaawansowane w wieku rozrodczym albo w młodszym wieku, jeśli straciły swoją rezerwę jajnikową, to one mają możliwość skorzystania jeszcze przecież z programów, które są związane z przyjęciem komórki jajowej od dawczyni. Ale to wymaga pewnego przemyślenia, pewnej zmiany sposobu myślenia i odpowiedzi na pytanie, czy taki wariant mnie interesuje. Bo jeśli nie, to rzeczywiście te granice zaczynają się czy zamykają się wcześniej. Ja tylko chcę powiedzieć, że w niektórych krajach europejskich ta granica wiekowa jest usankcjonowana prawnie. Na przykład w Republice Czeskiej nie wolno leczyć kobiet, które mają więcej niż 50 lat. My na szczęście takiej bariery wiekowej w Polsce nie mamy. Wrócimy jeszcze na chwilę do AMH. Czy za tym terminem kryje się i możemy nazwać to, że wynik AMH dyswyrocznia? Czy nieprawidłowy wynik AMH mówi nam stuprocentowo o tym, że te szanse są znikome lub obniżone? To jest wynik, który można przyrównać
do stopnia naładowania baterii w smartfonie, ale takim smartfonie, którego już nie można doładować. Albo taki wynik, który pokazuje, jaki jest poziom paliwa w samochodzie, ale w samochodzie, którego nie można dotankować, nie można nalać z powrotem paliwa. Czyli to może być najpiękniejszy samochód tego świata, najlepszej, najbardziej cudowny Maserati, ale jeżeli nie będzie miała paliwa, to nie pojedzie. I to jest AMH, czyli to jest rezerwa jajnikowa. I tego się niestety nie da pokonać. W chwili obecnej nie ma możliwości pomocy skutecznej w zakresie uzyskania płodności u kobiet, które utraciły zdolność do produkcji komórek jajowych. Taki skrót myślowy produkcji, bo tak naprawdę tu nie chodzi o produkcję, tylko taki proces dojrzewania. Czyli innymi słowy, jeżeli AMH jest bliskie zero, to te kobiety z olbrzymim prawdopodobieństwem nie będą miały żadnej szansy na to, by mieć swoje własne genetyczne potomstwo. I oczywiście są tutaj wyjątki, ponieważ u tych pacjentek zdarzają się cykle owulacyjne naturalne i ciekawostka jest taka, że dopóki ona ma swoje cykle naturalne, owulacyjne, to ta płodność, niezależnie od rezerwy jajnikowej, jeżeli cykl owulacyjny się zdarzy, to jest taka sama jak płodność kobiety w analogicznym wieku z inną rezerwą jajnikową. Czyli znowu porównanie do tego samochodu. Jeżeli samochód ma bardzo mało paliwa, no to przecież on jeszcze jedzie. On jedzie dokładnie tak samo jak ten, który ma bardzo dużo paliwa. Tylko jego zasięg jest znacznie krótszy i prawdopodobieństwo, że nie osiągnie celu, jest olbrzymie. Mi nasuwa się pytanie, nie wiem, czy ono jest prawidłowe, ale czy możemy ocenić, z jak najniższą rezerwą jajnikową można uzyskać ciążę? Czy to jest też tak, że bardzo niska rezerwa, która teoretycznie kobieta nie powinna mieć owulacji już przy takim wyniku, ma owulację, uda się uzyskać ciążę i to jest jakby pomimo tego wyniku niskiego nie przekreśla to szansy na ciążę, zmniejsza się jej po prostu szansa. Dobrze ja to rozumiem? Pojęcie rezerwy jajnikowej odnosi się do takiego elementu, który najistotniejszy jest z punktu widzenia przebiegu procesu stymulacji do zapłodnienia pozaustrojowego. Innymi słowy, im niższa jest rezerwa jajnikowa, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo uzyskania większej liczby komórek jajowych w wyniku stymulacji do zapłodnienia pozaustrojowego. I tak, na przykład jeżeli pacjentka ma rezerwę jajnikową gdzieś na poziomie około 2 nanogramów na mililitr, to ja mogę powiedzieć, że prawdopodobieństwo uzyskania 10 komórek jajowych u tej pacjentki jest dość wysokie. Jeżeli ona będzie miała wartość rezerwy na poziomie 0,5 nanograma na mililitr, to ja powiem, że uzyskanie 10 komórek jajowych jest praktycznie niemożliwe. Będzie dobrze, jeżeli uzyskamy w granicach 3-4 komórek jajowych w trakcie stymulacji jajeczkowania. Jeżeli te wartości są poniżej 0,1, to ta pacjentka może w ogóle nie odpowiedzieć na stymulację jajeczkowania, czyli krótko mówiąc może być sytuacja, że żaden pęcherzyk jajnikowy nie będzie rósł albo będzie tylko jeden pęcherzyk jajnikowy, zupełnie jak w cyklu naturalnym. Natomiast jeśli chodzi o cykle naturalne, to jest tak, jak powiedziałem wcześniej, nawet przy ekstremalnie niskich wartościach rezerwy jajnikowej mogą występować jeszcze własne cykle naturalne, takie same, jak występowały przy wyższej rezerwie jajnikowej, bo ta wysoka czy niska rezerwa jajnikowa, ona w zakresie oceny cyklu owulacyjnego się praktycznie nie różni. Pacjentki, które mają wyższą czy niższą rezerwę jajnikową, mają czy mogą mieć jeszcze własne cykle owulacyjne. Tylko okres, przez jaki one będą miały te własne cykle owulacyjne, czyli czas, jest zdecydowanie krótszy dla tych pań, które mają niską rezerwę jajnikową i w pewnym momencie po prostu te cykle przestają być owulacyjne i kobieta wchodzi w okres niewydolności jajnika, pełnej niewydolności jajnika. Bardzo to jest skomplikowane, ale AMH, czyli w momencie kiedy, zamykając jakby temat AMH, bo dużo czasu mu poświęcamy, warto jeszcze dodatkowo sprawdzać na przykład USG czy poziomy FSH,
żeby sprawdzać, jak to funkcjonuje przy na przykład za niskim EMH. Bo za tym pytaniem o to, czy jest to wyrocznie, chyba kryje się, czy jakby możemy uczepić się tego jednego wyniku EMH i na 100% powiedzieć, że sprawa jest przegrana bądź nie. To jest najlepszy predyktor funkcji jajnika w zakresie możliwości oszacowania okresu naturalnej płodności i w zakresie możliwości odpowiedzi na stymulację jajeczkowania. I nie ma lepszego predyktora. Czyli poszerzanie tego o jakieś inne dodatkowe parametry i rzeczywiście coś, co się nazywa AFC, czyli liczba tych takich pęcherzyków jajnikowych, które są widoczne w jajnikach, to jest brane pod uwagę, czy było stosowane, ale to zasadniczo nie zmienia sytuacji, ponieważ jeżeli pacjentka ma niskie AMH, to najczęściej problem polega na tym, że ona nie ma już pęcherzyków jajnikowych. Oczywiście są wyjątki, ale nie chcę tego gmatwać i dotyczą bardzo niewielkiej populacji pacjentek. I podobnie, jeżeli pacjentka ma niskie wartości AMH, to ona najczęściej ma już rosnące wartości stężeń FSH. Z punktu praktycznego poszerzenie tej diagnostyki rezerwy jajnikowej nie ma żadnego znaczenia, bo już same niskie wartości AMH powinny mobilizować do tego, by działać szybko, by działać w miarę agresywnie, nie tracić czasu i jak najszybciej zaproponować pacjentce jakiś schemat postępowania, który daje jej w tej sytuacji największą szansę na to, by mieć dziecko. Panie profesorze, a wyobraźmy sobie kobietę, która ma 30-35 lat, nie ma partnera stałego i ma pytanie, czy jest sens mrozić jajeczka? Ups. To jest kolejny problem, dlatego że jest sens mrozić komórki jajowe. Ja jestem gorącym tego zwolennikiem. Uważam, że to jest właściwe postępowanie. I rzeczywiście zabezpieczenie płodności w tym zakresie jest jak najbardziej wskazane. No pytanie kiedy, tak? To jest znowu bardzo osobista sprawa i to raczej pacjentka powinna decydować o tym, kiedy do takiej procedury ewentualnie przystąpić. Ona musi niejako do tego dojrzeć. Inny problem polega na tym, że tu są pewne, nazwijmy to, wątpliwości prawne, czy taka pacjentka bez jakichś dodatkowych medycznych wskazań może podejść do takiej procedury, by być w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. I są wątpliwości w tym zakresie, niestety. W jakich sytuacjach musiał pan powiedzieć, że na 100% nie uda się parze zajść w ciążę? To jest jedyny wariant, jaki jest, to jest ten wariant, w którym nie są dostępne komórki rozrodcze jednego z partnerów. I to jest sytuacja, i mówimy tutaj o swoim oczywiście genetycznym dziecku, tak? Bo tu jest możliwość, nazwijmy to, znalezienia alternatywnego postępowania. Oczywiście mężczyzna, który ma azoospermię i wiemy, że w wyniku biopsji jądra lub najądrza nie uda się uzyskać plemników, no to jest sytuacja, w której ta para nie może mieć razem dziecka, które by było ich dzieckiem genetycznym, to znaczy jego i jej. To jest bezwzględna niepłodność i w tym się obszarze tutaj niestety trzeba poruszać, że mówimy, niestety nie pomożemy państwu, możecie państwo skorzystać z banku nasienia, prawda? I analogicznie, w sytuacji, w której kobieta nie ma już własnych komórek jajowych, czyli utraciła własną płodność, jest niewydolność jajnika, albo ta związana z wiekiem, jakby naturalna, albo ta, która jest konsekwencją czegoś, co się w jej życiu wydarzyło, na przykład leczenie choroby nowotworowej, albo jakiś zabieg operacyjny, który spowodował to, że trzeba było wyciąć jajniki i tak dalej. No to w tej sytuacji również ta kobieta nie będzie mogła mieć własnego dziecka, które by było jej dzieckiem genetycznym. Biologiczne może mieć, w tym sensie, że może zajść w ciążę wtedy, kiedy skorzysta z komórki jajowej oddawczyni. Są jeszcze rzadkie sytuacje takie, kiedy któryś z rodziców jest nosicielem problemu genetycznego, który skutkuje zawsze konsekwencją postaci powstania nieprawidłowych genetycznie zarodków. Też są takie sytuacje.
To paradoksalnie, jeżeli się pracuje w klinice, która zajmuje się wyłącznie leczeniem problemów związanych z płodnością, no takie sytuacje zdarzają się dosyć często. Czyli dla mnie niestety to nic nowego. Od czasu do czasu trzeba takie komunikaty pacjentom przekazywać. Panie profesorze, a w obszarze leczenia niepłodności, wyobrażamy sobie teraz badania albo jakieś zabiegi, co jest kompletną ściemą? W co totalnie nie warto inwestować swoich pieniędzy, tracić cennego czasu? Jest coś takiego? Jedna rzecz, która jest najbardziej ogólna, to jest czas. I jeżeli kobieta ma więcej niż 35 lat, albo zdecydowanie, jeżeli ma więcej niż 38 lat, to wtedy jest to bardziej oczywiste, no nie można diagnozować miesiącami podstaw, nawet jeżeli te badania są zalecane, związanych z oceną naturalnej płodności. Więc jest to sytuacja, która zdecydowanie jest najgorsza, ponieważ ona zabiera kobiecie czas na zajście w ciążę i profesor Szamatowicz zawsze mówił, że to jest złodziej czasu reprodukcyjnego, to jest największy bandyta w zakresie leczenia niepłodności. Czyli para, która leczy się z powodu niepłodności, czy chce mieć dziecko, musi wiedzieć jedną rzecz, że ten czas poświęcony na diagnostykę i leczenie jest jednym z najistotniejszych elementów. To powinno po prostu być tak zorganizowane, żeby para miała poczucie, że oni w tym procesie się posuwają do przodu, a nie stoją w miejscu. Czyli chodzenie miesiącami, miesiąc po miesiącu do lekarza w celu monitorowania jajeczkowania ultrasonograficznie jest kompletnym bezsensem, bo to jest strata czasu, bo bardzo łatwo można zweryfikować to, czy kobieta ma cykle owulacyjne na podstawie rytmu krwawień miesiączkowych, albo chociażby pomiaru progesteronu w fazie lutealnej. Nie ma potrzeby chodzenia do lekarza miesiąc w miesiąc po to, żeby monitorować, czy jest jajeczkowanie. To jest przykład, jeden z przykładów. Czyli czas i interwencje powtarzające się stałe, takie same, które do niczego nie prowadzą. Druga sprawa, bardzo kontrowersyjna, to u tych pacjentek, które mają tak zwane czynniki idiopatyczne niepłodności, takie, które, czyli nie wiadomo o co chodzi, albo takie, które mają tak zwane niepowodzenia rozrodu, metodami rozrodu wspomaganego medycznie, na przykład miały 2-3 transfery zarodków, które się nie udały, nie zakończyły w ciążą. To są panie, którym często się proponuje diagnostykę o niesprawdzonej wartości, która zmierza do oceny tak zwanego czynnika immunologicznego niepłodności. Ja muszę powiedzieć, że Polska jest szczególnym krajem, w którym tak zwany czynnik immunologiczny niepłodności jest bardzo często diagnozowany. Wiele kobiet wykonuje mnóstwo badań, wydaje mnóstwo pieniędzy na badania, po pierwsze, które są niezwalidowane, nie wiemy jaką mają czułość i specyficzność, bardzo niską i prawdopodobnie nie mają żadnej wartości klinicznej, to znaczy z nich nie wynika nic, nie bardzo wiadomo jaką interwencję zastosować, jeżeli takie wyniki są nieprawidłowe, jeżeli w ogóle są nieprawidłowe, bo tak jak powiedziałem, są problemy z interpretacją. A ciekawostka polega na tym, że z kolei w innych krajach europejskich, na przykład w Wielkiej Brytanii, taka diagnostyka immunologiczna praktycznie nie jest prowadzona, a dane z rejestrów leczenia niepłodności wskazują, że średnia skuteczność leczenia niepłodności w Wielkiej Brytanii jest wyższa niż w Polsce. Więc, proszę Państwa, przede wszystkim są standardy leczenia niepłodności. One są opisane w rekomendacjach dotyczących leczenia niepłodności. One są dla lekarzy, ale są opisane tak, że każda pacjentka może je przeczytać i zrozumieć. Można je po prostu sobie obejrzeć i skonfrontować z tym, co proponują lekarze leczący niepłodność. Wystarczy zajrzeć na stronę Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i zajrzeć do rekomendacji dotyczących standardów leczenia niepłodności. Te standardy i zasady są opisane raptem na kilkunastu stronach i dosyć przystępnym językiem. Super, bardzo dziękujemy. To jest bardzo cenna wskazówka, tym bardziej, że wiele kobiet latami tak naprawdę niekiedy spotyka się z diagnostyką niepłodności, w cudzysłowie, diagnostyką. A ile powinna taka diagnostyka trwać? Czy jest jakiś taki okres czasu, w którym my możemy się zamknąć i powiedzieć, że wszystko, co powinno być zrobione, zostało zrobione w okresie? Absolutnie tak. I to jest świetne pytanie.
bo teraz wystarczy chociażby opowiedzieć to logicznie. Jeden rok, żeby rozpoznać niepłodność i tak jak powiedziałam, u tych pań, które są młodsze niż 35 lat i u których nie istnieją jakiekolwiek objawy, które mogłyby świadczyć, że one rzeczywiście mogą mieć problem z zajściem w ciąży. No, na przykład nieregularne krwawienia miesiączkowe, które mogą sugerować to, że są cykle bezowulacyjne. Albo na przykład przewlekłe bóle miednicy, które mogą sugerować endometriozę. Prawda? No to wtedy nie trzeba czekać roku, żeby pójść do lekarza, tylko trzeba po prostu od razu pójść do lekarza, skoro są jakieś objawy czy przesłanki świadczące o tym, że może być problem z płodnością. Albo przybyte zapalenie przydatków. Prawda? Czyli to są rzeczy takie, które nie wymagają tego okresu dłuższego starania zajście w ciąży, by można było powiedzieć, że jest problem z płodnością. Nie, te przesłanki o problemie z płodnością są spełnione wtedy, kiedy współistnieją objawy. Więc rok czasu albo objawy. Jeżeli jest w późniejszym wieku, szybciej idziemy do lekarza. To też już mówiłem na początku. Ale dodajmy ten maksymalny rok, prawda? To teraz, no ile można diagnozować niepłodność? No, no miłość boską. Następny rok diagnostyki niepłodności i pierwszych prostych interwencji medycznych w tym zakresie jest absolutnie wystarczający. Bo nawet jeżeli jest to tak zwane czynnik idiopatyczny niepłodności, to znaczy nie wiadomo o co chodzi, a wszystkie badania wychodzą prawidłowo, to albo taki parze daje się w zależności od wieku kolejny czas na to, by naturalnie mogła zajść w ciążę, albo wykonuje się, czy się proponuje tak zwane inseminacje domaciczne. Przecież nie wykonuje się tych inseminacji przez rok. Nie warto wykonać w ogóle więcej niż 6 inseminacji. Rekomendacje mówią w tym wypadku o około 3-6 inseminacji. Ale pamiętajmy też o tym, że jest takie spojrzenie na ten temat, że po co w ogóle wykonywać inseminację. Skoro wszystko działa, ludzie sobie sypiają, są drożne jajowody, kobieta ma prawidłowe cykle owulacyjne, mężczyzna ma prawidłowe parametry nasienia, to rok dodatkowego współżycia może być absolutnie wystarczający. Czyli mamy tutaj rok plus rok, mamy już 2 lata. Więc jeżeli taka pacjentka nie trafi do ośrodka wspomaganej prokreacji, gdzie można wykonać procedurę zapłodnienia pozaostrojowego, po 2 latach od momentu, kiedy pojawił się problem z niepłodności, to można powiedzieć, że to już jest ten element, który bym nazwał kradzieżą czasu rozrodczego czy kradzieżą czasu reprodukcyjnego. Maksimum po 2 latach od momentu starań się o zajście w ciążę kobieta powinna trafić do ośrodka, który dysponują metodami rozrodu wspomaganego medycznie, w tym metodą zapłodnienia pozaostrzeniowego. I potem jest kolejny element. Po ilu procedurach nieskutecznych in vitro należy czy w ogóle powinno się rozpoczynać jakąś dalszą diagnostykę. I to jest już temat bardzo kontrowersyjny i to jest właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej, doszukiwanie się przyczyn tych, które stoją za niepowodzeniami in vitro, nazwijmy to pseudonaukowych. My w tej chwili wiemy, że jeżeli kobieta ma dostępne przynajmniej 3 prawidłowe genetycznie zarodki, a prawdopodobieństwo posiadania genetycznie prawidłowego zarodka maleje z wiekiem, to ona ma około 90% szansę na to, że urodzi dziecko. Czyli tych takich pacjentek, które tak naprawdę mają prawdziwe problemy z nawracającymi niepowodzeniami rozrodu, jest naprawdę bardzo mało. Myśmy te dane tutaj u siebie analizowali, to mi wyszło, że z grupy 500 pacjentek czy 500 cykli, które były analizowane, jeżeli pacjentka miała 3 dostępne prawidłowe zarodki genetycznie, to raptem z tej grupy tylko 10 pacjentek zostało bez ciąży. Czyli ta przyczyna nie jest inna. Najczęściej to jest ta, która jest najbardziej popularna i oczywista, związana z nieprawidłowościami genetycznymi zarodków i implantacyjnością tych zarodków. A to znowu idzie w parze z wiekiem. Kobieta, która ma 38 lat, ona ma prawdopodobieństwo nawet 70%, że zarodek, który powstanie w wyniku procedury pozaostrojowego zapłodnienia, czyli blastocysta, ma nawet 70% prawdopodobieństwo, że taka blastocysta będzie nieprawidłowa genetycznie. To jest znowu kolejny przykład, albo inaczej, wytłumaczenie, dlaczego wiek jest tak istotny w leczeniu niepłodności. Trochę bezsilność czuję teraz, bo coś, nad czym totalnie pacjenci i my nie mamy kontroli. Bo mam takie wrażenie, że podczas leczenia niepłodności zrobiłabym wszystko, ale nie zamrożę zegara. Po prostu nie jestem w stanie nic z tym zrobić. To jest coś na wzór
czegoś, co bym określił dylematem długowieczności, bo proszę Państwa, jedną rzeczą to jest walka o to, by żyć jak najdłużej, a płodność jest jakby wykładnikiem tego. No, pozostawienie po sobie następnego pokolenia jest sensem życia. To też jest warunkowane wiekiem. No, tego nie da się przeskoczyć. Ludzie umierają i będą umierać. Ludzie tracą płodność i będą tracić płodność. I to pokazuje, dlaczego wiek jest tak bardzo ważny. I dlaczego jesteśmy w swoistej pułapce cywilizacyjnej, która powoduje, że młode kobiety, takie jak panie, na początku nie decydują się na to, by mieć dzieci, bo w pierwszej kolejności no, gdzieś chcą stanąć na nogach, chcą uzyskać wykształcenie, chcą dojść do pozycji, w której się liczą, chcą mieć stabilną sytuację materialną, no i chcą mieć pewność, że z tym, a nie z innym mężczyzną chcą mieć to dziecko. A to wszystko zajmuje czas, dokładnie. Cenny. Profesorze, a proszę powiedzieć, czy my jako Polska w kontekście leczenia niepłodności mamy podstawy do tego, żeby mieć kompleksy odnośnie innych krajów europejskich albo na przykład Stanów Zjednoczonych? To w ogóle nie jest temat kompleksów ani dumy, bo to jest właśnie takie typowe, nie krytykuję pani, tylko tak to sobie patrzę na to, że my zawsze patrzymy albo z perspektywy takiej, że oczekujemy tego, że będzie się nas chwalić, albo będziemy z pewnych tematach się zachowywali tak, jakbyśmy się troszeczkę czuli gorsi. Wszystko to jest kwestia jakości, wiedzy i standardów. I w tym zakresie jesteśmy naprawdę krajem na bardzo przyzwoitym poziomie. I muszę powiedzieć, że nie wychylamy się ani w jedną, ani w drugą stronę. A jeżeli tak jest, to znaczy, że po pierwsze, jeżeli raportuje się wyniki przyzwoite leczenia niepłodności, a nie zawyżone, to znaczy, że jest jakaś absolutnie uczciwość w ocenie jakości leczenia klinik w ramach samooceny, tak bym to określił. To jest bardzo ważne. Tak? To troszeczkę może stoi w sprzeczności z tym, co kliniki publikują na stronach internetowych. To jest zupełnie inna sprawa, bo tam można się dowiedzieć, że ta skuteczność może wynosić 90%. Tak? Ale jak się w to wczyta uważnie, to tam jest wytłumaczenie, dlaczego te statystyki są takie, a nie inne. No i tu jest cała masa niuansów, jak one są liczone i wydaje mi się, że nie powinny być te dane tak podawane. Ale to, co jest raportowane do Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, napawa mnie optymizmem, to znaczy, że te dane są uczciwe. Po drugie, one nie są za niskie. One są dokładnie takie, jakie powinny być, że można było powiedzieć, że leczenie płodności w Polsce jest na dobrym poziomie. Dziękujemy. Teraz przejdziemy do pytania związanego z tym, czym my się zajmujemy na co dzień, czyli wspieraniem płodności dietą. W jakich schorzeniach dieta ma największy potencjał wspierający płodność? Jak zwykle powiem, tak jak powinienem odpowiedzieć, nie ma sytuacji, w której dieta nie mogłaby pomóc w zajściu w ciąży. Nie ma. Ale oczywiście są takie, które w sposób najbardziej wprost wiemy, że dieta musi pomóc, to znaczy powinna być zastosowana. I to jest przede wszystkim otyłość, zwykła otyłość. Ona nie musi być tą otyłością, która jest powiązana z insulinoopornością i zaburzeniami tolerancji glukozy. Zwykła otyłość prosta. My wiemy, że pacjentki, które mają BMI więcej niż 35, mają absurdalnie niską skuteczność leczenia niepłodności, niską szansę na zajście w ciąży w sposób naturalny. To jest spadek płodności mniej więcej gdzieś 2-4-krotny. To są kobiety, które mają większe ryzyko urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi. To są kobiety, które wymagają większych dawek leków w przypadku, kiedy są skierowane do programu zapłodnienia pozaustrojowego. Ale jeżeli do tego jeszcze dojdzie insulinooporność i zaburzenia tolerancji glukozy czy cukrzyca, no to te problemy są jeszcze bardziej tutaj widoczne i bardziej istotne. Więc w tym zakresie dieta jest szczególnie istotna. I wiemy, że spadek masy ciała nawet o 5 kg w pierwszej fazie jest takim pierwszym skokowym elementem, który może pomóc w przywróceniu cykli owulacyjnych u tych pacjentek, bo tu trzeba też powiedzieć, że pacjentki, które mają insulinooporność,
ze współistniejącą chociażby otyłością, to są pacjentki, które mają zdecydowanie większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń jajeczkowania. Czyli to jest podstawowa grupa, pacjentek, które by skorzystały z diety. Pamiętajmy też o tym, że w zakresie diety ważne jest to, by to była dieta zrównoważona. Każda dieta eliminacyjna u kobiety, która stara się o to, by mieć dziecko, jest złym pomysłem. Czyli niestety, niezależnie od tego, jak byśmy na to spojrzeli, jak bardzo chcielibyśmy być tacy naturalni i bezmięsni, ten problem prawdopodobnie eliminacji z diety różnych składników pokarmowych jest istotny w zakresie płodności. Czyli wszystkie diety eliminacyjne, dieta wegetariańska, szczególnie wegańska, to są takie diety, które też nie pomagają zajściu w ciążę. Trzeba o tym pamiętać, bo one są niestety pozbawione elementów, które są istotne z punktu widzenia zachowania płodności. No chociażby odpowiednich ilości zwykłych nasyconych kwasów tłuszczowych, które też nie są w każdej sytuacji trucizną czy cholesterolu. Bardzo się cieszę, że pan profesor to powiedział. Dziękuję. My to mówimy, ale tu jest dodatkowe wsparcie merytoryczne. Bardzo dziękuję. Nie sądziłam, że nam tak pójdzie płynnie ta rozmowa, bo planowaliśmy rozmawiać z panem profesorem 40 minut, a już chyba przekroczyliśmy ten czas, a nie wiem, czy zadałyśmy połowę pytań, które mamy przygotowane. Także panie profesorze, pozwolę sobie na ostatnie pytanie, a może kiedyś w jakichś okolicznościach uda nam się dograć kolejną część. A na koniec zapytam o to, czy są jakieś takie... Zaraz mnie pan profesor pewnie też zbije, że źle określam to, ale czy są jakieś takie grzechy, które my jako pacjenci mamy na swoim sumieniu, które wynikają może z naszej nadgorliwości, coś co robimy, a nie powinniśmy, że za bardzo może chcemy i się staramy. Jest coś takiego? Pacjenci bardzo często wpadają w pułapkę doktora Google, ale są nieświadomi, bo niestety świat internetu jest światem pełen fejków i nieprawdziwych informacji, manipulacji i kłamstwa. I to jest chyba podstawowy problem. Moim zdaniem największy problem chyba polega na tym, że zawierzacie, nie panie, ale że pacjenci zawierzają w dużej mierze niestety informacjom, które są niesprawdzone z drugiej ręki. Ale tu są winni również lekarze, dlatego że sami sieją duży zamęt w tym obszarze i w pewnym momencie trudno jest odsiać ziarno od plew. Czyli krótko mówiąc, naprawdę pacjenci są zagubieni w tym, które metody terapeutyczne, które metody leczenia są potwierdzone naukowo i sprawdzone i mogą być stosowane, czy powinny być stosowane, a które nie. I tu jest potrzeba olbrzymiej akcji edukacyjnej ze strony towarzystwa. My to próbujemy robić. No nie zawsze nam się to udaje i nie zawsze nam się udaje dotrzeć do odbiorców. Więc mi się wydaje, że to jest podstawowa sprawa. Natomiast to jest coś, co jest trochę zależne od pacjentów, trochę niezależne od pacjentów. No takie czasy, że spędzamy dużo czasu przed komputerami, czy mając smartfony w rękach i szukamy informacji. W niektórych obszarach one są dobre, w innych obszarach są słabe. I niestety ten temat, który dotyczy leczenia niepłodności, szczególnie w sieci, jest mocno, wydaje mi się, trochę zakłamany mimo wszystko, czyli nie odpowiada rzeczywistości. Czyli tu zalecałbym dużą ostrożność i umiejętność filtrowania danych, które są w sieci przed podejmowaniem decyzji, na co Państwo będziecie się decydować. Druga sprawa to jest taka, że przeceniamy własną płodność, najogólniej rzecz biorąc. I to jest bardzo ogólna uwaga. I ludzie niestety nie mają świadomości tego, że mają słabą płodność. To jest klasyka, bo ona wynika z tych wszystkich elementów, o których powiedziałem. I jest podparta jeszcze ciekawą rzeczą naukową. To może powiem, bo to jest ciekawostka. Studentki medycyny w Danii były badane o to, jakie jest prawdopodobieństwo, że zajdą w ciążę, jeżeli pójdą do łóżka z mężczyzną w okresie płodnym, wtedy, kiedy nie planowały takiego czegoś. No wiadomo, takie rzeczy się zdarzają. Tak? To jest przykład szacowania własnej płodności. Czyli, krótko mówiąc, w okresie okołoowulacyjnym przytrafia im się coś takiego, że kochają się z jakimś mężczyzną. Może niekoniecznie to chciały robić, ale wiadomo, tak się złożyło. I teraz pytanie jest następujące. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będziesz w ciąży, jeżeli nie weźmiesz tabletki dzień po? I uwaga, większość tych dziewczyn odpowiedziała na pytanie, że prawdopodobieństwo leży między 50 a 100%. Co jest kompletnym absurdem, bo
Prawda jest taka, że nawet bardzo młoda kobieta, która współżyje tylko i wyłącznie w okresie okołoowulacyjnym raz, to ona ma prawdopodobieństwo zajścia w ciąży gdzieś na poziomie 7%. Czyli to jest dowód na to, że my przeszacowujemy własną płodność. I z tego powinny wynikać wnioski. Szybciej iść do lekarza, nie czekać za długo z tematem pod tytułem problemy z prokreacją, czyli zgłaszać się do tego lekarza w miarę szybko. No i oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, starać się znaleźć rzeczywiście sprawdzone miejsce, w którym otrzyma się leczenie na właściwym poziomie. A reszta, to każdy ma swoje jakieś grzeszki. Oczywista sprawa, to jest kwestia stylu życia, który ma gigantyczny wpływ na płodność. Palenie papierosów, który jest chyba jednym z największych szkodników. Dieta, nadwaga, spożywanie zbyt dużych ilości alkoholu. Powiedziałbym jeszcze coś takiego przewrotnie, brak seksu. No bo trudno, żeby mieć dziecko, jeżeli ludzie z sobą nie sypiają, a powoli staje się standardem taki model pod tytułem no, nie zachodzę w ciąży, ale zbliżenia mamy raz w tygodniu, bo w tygodniu nie ma czasu, bo jesteśmy w pracy albo coś. No to jest od razu spadek prawdopodobieństwa zajścia w ciążę naturalnie gdzieś o 50%. Proszę sobie wyobrazić, 32-letnia dziewczyna, która pali więcej niż 5 papierosów i która sypia ze swoim partnerem raz w tygodniu, to jej miesięczny wskaźnik płodności bez współistniejących innych przyczyn medycznych wynosi gdzieś mniej więcej 5% zamiast 15-20%. Niesamowite to jest. To jest przerażająco niesamowite. Przerażające, a jednocześnie dobrze wiedzieć, że coś leży w naszych rękach i coś możemy zmienić, aby wspierać swoją płodność. Ale wiecie, co jeszcze mi się nasuwa, że mam takie wrażenie, że my mamy w naszej świadomości taki wręcz włącznik, wyłącznik płodności, że wiecie, że brałam tabletki antykoncepcyjne, bo przez x lat się przed tą ciążą chciałam chronić i miałam takie pojęcie, że wręcz zapomnę jednej, to na pewno zajdę w ciążę, a teraz się okazuje, że to wcale nie jest takie proste. Zawsze przyczyna jest bardzo prosta i oczywista, a te takie najbardziej skomplikowane, najbardziej trudne, takie one występują najrzadziej. Proste rzeczy decydują o płodności człowieka. A myśmy je sobie tutaj tak naprawdę omówili. Proste. Panie profesorze, wydaje mi się, że czasowo wykorzystałyśmy optymalnie czas pana profesora. Bardzo dziękujemy za to, że udało nam się poruszyć tutaj bardzo wiele wartościowych wątków. Mam nadzieję, że te zagubione osoby w internecie odnajdą tutaj te rzeczowe informacje, o których, które pan profesor poruszył. Bardzo dziękujemy za spotkanie. I to dla nas był naprawdę zaszczyt, że zechciał pan wziąć udział w naszej rozmowie. Ja chcę dodać to oczywiście, ja że czujemy niedosyt, panie profesorze. Czujemy niedosyt bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję kiedyś zadać panu kilka pytań. Ja się cieszę, że panie czują niedosyt, bo mi się bardzo dobrze rozmawiało i mnóstwo rzeczy można jeszcze opowiedzieć. A mam nadzieję, że coś się nagrało. Może w ten sposób. Mam nadzieję też. Nagrywaliśmy naprawdę w tylu miejscach, że jesteśmy kołami ratunkowymi zabezpieczone. Mam nadzieję. Tak, tu się nagrywa. Super, dziękujemy bardzo, panie profesorze, naprawdę.